Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdes i zapraszam was na 24 odcinek z serii Warhammer 40 000 Battle Sector. Moi drodzy, jesteśmy w trakcie docierania na szczyt Skoku Anioła, gdzie musimy się dostać Quindarem, aby ten chyba jakąś swoją, jedną ze swoich wizji przeprowadził. Mieliśmy wcześniej ostrzeżenia już od niego samego oraz od Kroginaxa, że zbyt długo Quindar, brat Quindar, znajduje się w jakimś stanie przebudzonym, że może go to doprowadzić do nie wiadomo czego. Ale to są takie mgliste ostrzeżenia. W zasadzie nie do końca wiemy, o co chodzi. Ja jedynie mogę mieć podejrzenia, że Quindar wpadnie w czarny szał, bo czarny szał, tak jak wam wspominałem w poprzednim odcinku, to jest spowodowany tym, że nagle poszczególnym Space Marines z Zakonu Krwawych Aniołów zaczyna się przypominać śmierć ich Primarchy. Mają takie wizje dotyczące śmierci Sanguiniusa i oni wówczas właśnie w ten czarny szał wpadają. I tak to, co mówi Quindar, że tam znajduje się na tym mściwym duchu, czyli na tym statku flagowym Horusa, który zabił właśnie na tym statku Sanguiniusa, no to tak mi się to kojarzy, że to może o to chodzić, ale zobaczymy, mogę się mylić. Wybiliśmy już tutaj większość Terranidów na tej mapce, zostało nam 5. Mieliśmy przeżyć jakieś bombardowania Harpii, ale żadnych bombardowań nie było. Na samą Harpię też się nie napotkaliśmy. Więc no zobaczymy. Dobra, wszystko wykonałem, wszystkie ruchy w poprzedniej turze, więc możemy już zakończyć turę teraz i zobaczymy, co tutaj się podzieje. No, jeszcze od tyłu jacyś tyranidzi nas zachodzą. To tak daleko od tyłu. Zobaczcie, no kurde, i my będziemy się musieli cofać tam na te tyły. To jest trochę irytujące. Nie, dobra, ścigacz tu zrobi rekonesans. Nic nie ma w pobliżu, okej. Quindar, idź tam i już w kolejnej turze dotrzesz na ten szczyt. Cię tak może trochę pozabezpieczamy tutaj, bo nie wiem, jakie tu są jeszcze oddziały tyranidów. Who tests my conviction? My duty is service. Without hesitation. Inceptors waiting to launch. Sobie skoczcie tutaj. Always forwards. Always ready. Kurde, tak się zastanawiam, skoro tyle tych tyranidów jestem z tyłu, to czy ja muszę aż tak mocno do przodu tu iść wszystkimi jednostkami? Okej, tu mamy Venom Tropy, to ich trochę ostrzelajmy. Bring me your broken and your outworn, and I will repair them anew. The Defensor Angelica, stand. Sobie jeszcze tu postoisz. W kolejnej turze znowu Kroginax cię uleczy. Fire support. A my tutaj już zaczniemy obstawiać te tyły, bo liczę na to, że tamci tyranidzi nas tu jeszcze będą próbowali zajść. Ale napotkają czołg. No, zobaczcie, mamy tutaj Hormagunty. Od razu je ostrzelajmy. Dobra. Też możemy jeszcze postrzelać, to strzelajmy. Aj, przeżył jeden. Dobra, ty wystaw wartę. Wy też możecie. I co, i tyle, nie będę tutaj kombinował z jakimiś, nie wiadomo jakimi ruchami, no bo będę musiał się zaraz cofać, więc bez sensu. Kończmy turę.
cały Hormagund skoczył na nasz czołg, ale albo nie trafił, albo te jego pazurki pancerzowi naszego predatora nie mogą zrobić żadnej krzywdy. Jedno z dwóch. Okej, mamy trzech, tam jest czwarty, jeszcze jeden tyranic się gdzieś chowa. Będziemy mieli po wszystkim. Czwarty miałem na myśli właśnie tutaj tego Venomtropa. Dobra, Quindar właśnie tutaj na ten szczyt. Broń Quindara do czasu aż odczyta położenie głównego przywódcy synaptycznego. No dobra, tylko przed czym go chronić, jak tutaj nic dookoła nie ma. Dobra. Zobaczymy, jak on będzie odporny, ten Venomtrop na miotacz ognia. A, dobra. Przeżył. Dobra, i już nie żyje. A ścigacz może teraz tu polecieć, żeby zrobić zwiad, czy jakiś tyranic się jeszcze nie chował gdzieś w tych okolicach. Wy tam idźcie, żeby w razie czego wesprzeć ścigacza. Pozostało czterech tyranidów. Jak Dreadnought, ty będziesz pilnował tutaj Quindara. No chyba nic się tu nie czai w okolicy. Dobra. No wiecie co, wycofajcie się już stamtąd. No tak, wychodźcie tu. Dacie radę ostrzelać wroga? Dacie radę. Zostały trzy oddziały. Tu mamy dwa. Gdzie jest ten jeden? Ładnie. Jeszcze może dobijesz tych? A dobić nie dobijesz, ale już ich zostało dosyć mało. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj to terytorium. A chyba nic tam nie ma. In Catherine's footsteps. Dwójka tyranidów gdzieś została, no i teraz musimy ich, kurde, szukać. Dobra, tutaj wszyscy do tyłu. A kurde, jakby nas teraz ktoś tam od przodu zaskoczył, to byłoby, no, nieśmieszne. Dlatego tu sobie zostawimy przy Quindarze ścigacza i Dreadnota. Z jakimiś prostymi zagrożeniami powinni sobie poradzić. Może nawet nie prostymi, no bo to jednak nie są słabe jednostki, no. Tak też nie mówmy, ale... Dobra, kończmy turę. A i znowu atak. A, dobra, tym razem zaatakowali tył pojazdu, więc może tam jest jakiś słabszy pancerz. I dobra, mamy kolejne tyranidy, dwa małe. Więc... Co, Carleon? Czy może damy innym też pozabijać? Może takiemu na przykład kronikarzowi. A, idź tu. Rozwal już tych. A ty zrobisz dwa triki. Najpierw wizję anielskiej tegoś tam, Puri, a teraz jeszcze krwawa lanca.
this static reaching out. I must. We must go. The cities of the dead. Within the aberration. The call. Carleon, report. We are at Angel's Leap, Brother Quindaris. He says we are close. We will find the synaptic core within the Ghostlands. Carleon, you need to finish this now. Lord Gilliman is moments away from sending Cate Sicarius to complete the job for you. Lord Dante's honor is the currency we spend for every hour the Tyranid network remains. May Sanguinius prove my trust in you was not misplaced. Find the synaptic leader, Carleon. You kill it, or you die by its hands. Don't come back to Marl until one of those is true. O, ładnie, kolegowie. Ładnie koledzy między sobą rozmawiają. Zabij albo daj się zabić. Albo inaczej nie wracaj, nie masz po co wracać. No, nie za ciekawie. Dobra, Predator 5 zabił. Inceptorzy też ładnie, jeden i drugi oddział po 4. Piekielnicy 3, Dreadnought 2, Dreadnought Furioso kolejny. To chyba ten z miotaczem ognia. 6 wrogów łącznie zabił. Też w walce wręcz jednego i 5 z dystansu, to jest chyba ten z miotaczem ognia. No a Carleon też 4, więc spoko. Wrogów trochę było, ale też nie jakoś przesadnie w sumie. Trochę tych egzokrenów mieliśmy, prawie nam wybił Inceptorów. Straciliśmy kompanię śmierci, no ale kompania śmierci jest po to, żeby szukać śmierci na polu bitwy, więc w sumie można powiedzieć, że przeznaczenie ich dopadło. Dobra, i mamy teraz Ziemię Duchów. Tam zmierzamy chyba w końcu do tego punktu, o którym mówiłem, że jakoś nie wiem czemu go przegapiliśmy. Ale to co jest istotne, to to, że ten Quindar, ten nasz brat Quindar zaczął mówić już dziwnie. Wygląda na to, że jest na skraju swoich możliwości. I tak, mamy 100 punktów do zagospodarowania. Dostaliśmy możliwość zwerbowania nowej jednostki tutaj, tego zbrojmistrza, ale nie stać nas na niego. Więc, aha, i mamy krwawego kapłana, czyli kolejną jednostkę leczącą, Aeturo. Czyli w zasadzie mamy. Tak, tutaj mamy kronikarza, który jest jakby z tej samej puli co Quindar. Tylko że Quindar nie ma jakby w tej zbroi Dreadnota umiejętności psionicznych. Kronikarze mają. Natomiast Quindar właśnie póki jeszcze był normalnym Astartes, póki nie włożono go do tej mechanicznej trumny, to właśnie był kronikarzem, więc to nam się jakby tutaj powtórzyło. Mamy krwawego kapłana, czyli takiego samego jakim jest brat Aeturo. Mamy też zbrojmistrza, jakim jest Kroginax, także no fajnie to wykombinowali twórcy. Jako że nie stać nas ani na zbrojmistrza, ani na krwawego kapłana, bo mamy tylko 100 punktów do zagospodarowania i ja się zastanawiam, jak je zagospodarować. Może weźmiemy sobie... Inceptorzy w sumie całkiem spoko się sprawdzają w tych naszych misjach. Daleki zasięg ruchu, są mocni na te słabsze jednostki. Orędownicy też są spoko. Dobrze sobie potrafią poradzić. Aczkolwiek w tej misji jakoś za dużo nie zrobili, ale no, w razie czego są przydatni. Ale tak patrzę, gdzie są moi dotychczasowi orędownicy? Tak właśnie teraz zauważyłem, że ich nie było w trakcie misji. Czy mi się coś popierdzieliło, ale nie widzę ich w tej naszej puli. Jak to się stało, że oni nagle się stracili. W sumie, nie, kurde, to jest słuszna uwaga, że ja nie zauważyłem, że w trakcie misji, że nie mamy orędowników na nasze rozkazy. Przecież przetrwali poprzednią walkę, co to się stało? O, są w rezerwach ci, co walczyli tutaj ten oddział. Z powrotem do armii, zapraszam. Tak się zastanawiam, czy ja wolę orędowników, czy ja wolę ścigacza. Chyba wolę orędowników. Kolejny oddział. Którzy są tutaj doświadczeni z powrotem do armii. Kto wam tutaj pozwolił przejść do rezerw?
Nikt nie dał takiego rozkazu przecież. I dlatego, dlatego mieliśmy tyle punktów nagle do wydania w poprzedniej misji. Nie, w poprzedniej. Jak dobieraliśmy armię do poprzedniej misji, dlatego mieliśmy tyle punktów. Daliśmy sobie czołg, daliśmy sobie ścigacz, wszystko fajnie, spoko. Nawet się przez chwilę nie zastanawiałem, że skąd te punkty się w ogóle wzięły. Więc to jest... Macie automatyczny karabin szturmowy? Macie, no dobrze. Pytanie, czy coś jeszcze chcemy tutaj zmienić? Nie, dobra. Chyba możemy ruszać dalej, tylko sobie ulepszmy jeszcze nasze jednostki. Mamy 13 punktów do rozdania. I co ja to miałem z tymi 13 punktami zrobić? Bo już teraz miałem jakiś plan, ale nie pamiętam. Ciebie już nic raczej nie będziemy ulepszali. Tu się zastanawiam, czy tych piekielników nie ulepszyć. Nie tracę pancerza w walce wręcz. A dajmy agresorom tą penetrację pancerza, co? Jeszcze stare metody damy też pierworodnym Marines. Punkty życia na model. 8 punktów zostało. Kompanii śmierci już nie będziemy mieli, bo zginęła i trudno. Tutaj możemy dać tą wiarę i furię naszej siostrze Verity. Miałem to zrobić, więc w końcu jej to dajmy. Wrażenia plus 30%, więc spoko. Dobra, no i tyle. Potwierdzamy. I idziemy na Ziemię Duchów. The Ghostlands. Balfour has grown up and over these ruins for more than 12,000 years. The specters of civilizations past watch us. From before the blood. Before the nuclear rain. I do not know if the tyrannies that infest these ruins can truly contact the hive mind, and whether they can guide Leviathan back. Even now, that is only conjecture and theory. But what I do know is that the honor of our chapter is wholly dependent on a librarian we are losing to the Black Rage. It pains me to watch him deteriorate. We all stood on that precipice just days ago. To be beaten, restored, is still fall short of grace. I have to trust that Brother Quindar can maintain the serenity to stay with us to the end. It will cost many of us our lives to subdue him way to fall now. And I already stand on the shoulders of too many dead brothers. As for the Sister Superior, she has seen too much of the darkness that we contend with. A scrutiny is unsettling. I will consider how best to deal with our esteemed ally once the threat of this synaptic leader has been eliminated. Okej, mamy ponure rozważania teraz Carleona, który po pierwsze musi brać pod uwagę to, że trzeba będzie jakoś zneutralizować Quindara, jeśli ten wpadnie w czarny szał. Moje przypuszczenia były w tym aspekcie słuszne, bo dopiero teraz zostało to powiedziane wprost, że właśnie on w ten czarny szał zaczyna powoli wpadać, że pojawiły się już objawy pierwsze tego czarnego szału. Chyba właśnie to, że coraz trudniej mu się wysławia i ta wizja po prostu go nachodzi. No i też została poruszona kwestia siostry Verity. Jak to powiedział Carleon, że wielce szanownej sojuszniczki, czy jakoś tak? Tak o niej teraz mówi, a zastanawia się chyba nad tym, czy by jej w jakiś sposób no, nie zabić, tak? Mówimy tutaj o zabójstwie, tak myślę przynajmniej. Dobra, no zobaczymy, co z tego będzie, bo chyba zbliżamy się już powoli do końca kampanii. Zaraz dotrzemy do tego ostatniego węzła synaptycznego, który tutaj rozbłyskuje na planecie, na zasadzie na Księżycu.
Dobra, ziemie duchów to zrujnowane pustkowie. To wszystko, co zostało po wielkiej cywilizacji, która w mrocznej erze technologii prosperowała na księżycu Bal Secundus. Nie wiadomo, co wywołało wojnę między cywilizacjami księżyców Bal Secundus i Bal Primus. W wielu mitach księżyce te opisuje się jako walczące rodzeństwo, które w końcu zostało zniszczone przez broń o niewyobrażalnej sile. Strefy śmiertelnie niebezpiecznego promieniowania, które znaczą powierzchnię księżyca Bal Secundus, są na to dowodem. Dobra, kontynuujmy. Even the dust of a city long dead is not safe from their unending hunger. The only purpose of this filth is consumption. All to fuel the greater entity for its own sake. Their hollow existence will be short-lived before the Emperor's might. Dobra. Jesteśmy w ruinach jakiegoś miasta. Dosyć duża mapka z tego, co widzę. Duża i pełna przeszkód. Dobra. Rozpoczynajmy. Aktywuj trzy układy zabezpieczające bramę. Gdzie są te układy? Tutaj jest jeden. Jeden. Gdzie są pozostałe? Drugi. I trzeci. Dobra. Podzielimy się na dwa zespoły. Nie będziemy się rozdzielali siły na trzy, myślę, bo to byłoby chyba zbyt niebezpieczne. Część pójdzie środkiem, tam do góry, część pójdzie tutaj na lewo. Na szczęście to lewo jest w miarę blisko. Pójdzie tu, myślę, Kroginax, bo jest najbliżej po prostu. As you say. Ach, wróg jest poza zasięgiem. No trudno, ale tu mamy też piekielników. Tu z pewnością wróg już nie będzie poza zasięgiem, ale myślę, że piekielnicy mogą również wystawić wartę tutaj w tą stronę. Poza tym ostrzał piekielników jakoś na mniejsze jednostki terenitów nie jest za nadto skuteczny, więc skorzystamy sobie tutaj z orędowników, których nam zabrakło przy poprzedniej misji. Najpięknie. Wy wystawcie wartę. Overwatch set. My duty remains. Wy wystaw wartę w tą stronę. Aha, tutaj nie ma już mapki, dobra, no to w tamtą. Overwatch zone established. Wy nic nie róbcie. Teraz tu pójdziemy środkiem. Karlo, ty się zajmiesz spokojnie termagantami. Tu mamy całą Venom tropy. Jeszcze raz. No i pięknie. Carleon teraz jest po prostu... Nie powiem, że bogiem bitwy, ale świetnie sobie radzi. W walce wręcz. Mogą Quindara puścić naprzód jednak. Dobra, tu już widzimy coś kolejnego, pierwszego tam mamy. To ty wystaw wartę. Co tu masz? Karabin termiczny. Pięknie, trafiliśmy. My vigilance is eternal.
przez to, że mamy tutaj jakieś wieżowce, czy co to jest, to tak ciężko czasami tą kamerą operować. Kolejne jednostki tyranidów. Wystawić się warte tutaj. Też wystaw warte, koleżanko. I wy wystawcie warte. Dobra. Nic nie rób. Myślę, że możemy zakończyć turę. No, jak ty masz tak sobie biegać, to... Muzyczka nam się zmieniła, czy mam takie wrażenie? Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego utworu. Trygon się tu pojawił. Dobrze, że tu mamy Kroginaxa, który może już zdrowić Dreadnota z tego, przy tym starciu z Trygonem. Dobra. Zaopiekujmy na początek tutaj tą prawą stronę. Ale przez to, że oni mają te swoje takie obłoczki, to ciężko będzie w nich trafić z dystansu, to Verity. Zaatakujesz. Jeszcze raz. Dobra. Teraz tak. Orędownicy, dacie radę tego ubić? Raczej słabo, bo ma te swoje obłoczki, kuźwa. Death to all who oppose me. Ach, ten też nie dał rady. Tak, inceptorze tu. Albo tu. Próbujcie go ostrzelać. Engaging target. Dobra, padł. Teraz wy się skupcie na tym pierwszym. Engaging the enemy. O, ta prawa strona będzie potrzebowała wsparcia. Target acquired. Miałem naszych sił tutaj nie rozdzielać, ale... Ale po prostu rozdzieliłem, bo nie chciałem całej gromady tutaj środkiem puszczać, bo i tak nie mieliśmy wystarczającego tam pola manewru. What needs fixing? The Defensor Angelicum stands with you. Genokrady rozwalone. Teraz tak, Dreadnought, atakuj. Ha!
A, na szczęście Trygon się majtnął. Teraz agresorzy. Jeszcze żyje. No, jeden z agresorów. Nie, nie padł, świetnie. Dobra, spróbuj dokończyć sprawę. Dobra, Trygon nie żyje. Teraz jeszcze te Venom tropy zostały. A, niestety przeżyły. We fight and we die for the Imperium. Moving into position. I'll keep an eye out. Dobra, teraz środek. Mamy wrogów blisko w miarę. Challenge accepted. Engaging target. Strength from blood. Dobra, trochę oberwali, ale jeszcze nie to. Chodźcie tu. Sanguinius watches. Carlos. Co jeszcze mamy? Termaganty. A tam są kolejni przeciwnicy. Znowu Venom tropy. No z Venom tropami się beznadziejnie walczy. Plasma fire support ready. Piekielnicy wesprą tutaj tą stronę. Pięknie. Carleon to jednak Carleon. Co tu dużo mówić? Jedynie w walce wręcz ten, czy z dystansu ten Carleon raczej nie jest przykładem do naśladowania. Ty tu wystaw wartę, bo oni tak muszą podejść blisko. I go where I am needed. Dobra. When the day is darkest, we prevail through control. Tak, ktoś jeszcze nam tu został? No Quindar, tylko że Quindar nic nie zrobi raczej. Chociaż też może warto wystawić. Dobra, ty nic. A, i tylko ty zostałeś. Dobra, no to kończmy turę. Szkoda, że ten pierwszy się na to nie nadział. Ale przecież mieliśmy tu wartę wystawioną, o co chodzi? Czemu warta nie zareagowała na atak tego pierwszego? Był tu czołg, przecież miał wartę wystawioną i Quindar też miał wartę wystawioną. Tymczasem Carleon dosyć mocno obrywał właśnie. Trochę to mnie teraz użyło. Aj, ta misja nam się na razie dobrze nie układa. Już dawno nie mieliśmy na samym początku takich strat. Zaraz Inceptorzy nam padną.
tu na szczęście Inceptor, ostatni z oddziału, nie odniósł żadnych ran. Ale Carleon ma problem, bo warta nie zadziałała. Dobra, ulecz go. The blood is strong. Do not falter. To leczenie to jeszcze trochę potrwa, żeby Carleon wrócił do pełni formy. Inceptors waiting to launch. Rolling to position. No weź ty... Ach. Zaatakuj tego pierwszego. Dobra, nie żyje. Teraz tak. Ty chodź tu. Ty się wycofaj. Teraz tak, Arturo, to będziesz musiał co turę leczyć naszego Carleona. Without hesitation. Race through discipline. Będą tropy rozwalone. Czas się teraz zająć tym pierwszym, który nam tutaj tak dużo strat zadał. Weź co? Karabin termiczny. Kurde, mogłem strzelać zamiast podchodzić, no ale zobaczymy, czy ten atak wręcz... Dobra, wystarczył. Walić mi te termaganty. No nie rozwalicie. Bo macie broń nie na tego typu stworzenia. Ale Verity, dobra. Verity rozwaliła. Ty leć tam do Aeturo. Dobra. Carleon. Dobra, chodź po prostu tu. Trzymaj się blisko kolegi. The sanguinary priesthood serves the will of the chapter. Na razie nic nie rób. Tutaj trzeba się tych pozbyć. To tak, wrogi Nax, chodź tu. We'll have you back up in no time. Dobra. Venom tropy nie żyją. Zaraz uruchomimy pierwszy z trzech układów. Wy wystawcie wartę. Masz co, ciężki miotacz ognia, więc ty warty nie wystawiaj, ale ścigacz może wystawić wartę. Tak na wszelki wypadek, gdyby tam znowu jakaś niespodzianka się pojawiła. Z tej strony i na środku chyba już wszystko. A wy dołączycie tutaj zamiast tych inceptorów, którzy oberwali mocno. Mamy dwa czołgi, Quindara, Kronikarza, to środek, myślę, wytrzyma, chyba że tam się trafi naprawdę potężna zgraja wrogów. Dobra, kończmy turę.
Dobrze, ten kolcogrzbiet kieruje się na środek, bo gdyby on miał jeszcze tutaj ścierać się z Carleonem, to Carleon miałby ciężko. Sanguinius watches over us. Dobra, Eduro, lecz. Jeszcze daleka droga do pełnego wyleczenia. Ja ostrzelę kolce grzbieta. Dobra. Miałem już tu podchodzić Quindarem, ale chodzi na to, że nie ma potrzeby. I am the sword of Sanguinius. Carleon myślę, że powinien sobie poradzić z tymi genokradami. Jeszcze raz. Tak jest. I ty tylko wystaw warte, gdyby tutaj ktoś się chciał zbliżać. Dobra, ta strona teraz. Miejsce mi otacz ognia. Antigrav ready. Pierwszy układ zaraz aktywujemy. To tak, ty potraktuj tutaj tych genokradów miotaczem. Dobra. A ścigacz może zaatakować Venom tropy. Pierwszy przełącznik zabezpieczenia bramy aktywowano. Pozostało tur 3. Aha, okej, okay, dobra, czyli musimy wszystkie 3 naraz uruchomić. Szkoda, że tego nie wiedziałem wcześniej. Dobra. No to tak, to teraz tą prawą flanką musimy się dostać do tamtego punktu. Miałeś lecieć do Aeturo też. A gdzie to było? To było. To kawałek do przejścia jeszcze mamy. Plasma fire support ready. Who tests my conviction? No, ta kamera tutaj trochę jest irytująca. Death to the Xenos swarm. Możesz ty. Destination confirmed. Też wystaw warte. Kill zone set. I wy tak samo. Defensive zone set. Tak, kto tu jeszcze został? Verity. Ty po prostu chodź bliżej. Tu jeszcze mamy piekielników. Dobra, to chodźcie. Moving into position. Co, chyba wszyscy w tej turze, nie? Dobra, kończymy turę. Dwóch pierwszych tu biegnie. Jeszcze genokrady.
Ale tu mamy całkiem niezłą obstawę. Tu z kolei wojownicy. Ajajaj. Verity ma bardzo słaby pancerz, więc ona mocno może oberwać. I Trygon, kurde, jeszcze Trygon tutaj się pojawił. Niedobrze. Bo tutaj nie mamy oddziału, nie mamy żadnego dreadnota, który mógłby go wziąć na klatę. A nie, jest dreadnot, sorry. Tylko że nie na czele. Przynajmniej nie zaatakował. Dobra, Aeturo, lecz dalej. Szkoda, że to jego leczenie nie jest jakieś lepsze. Dobra, tutaj mamy po Venom tropach. Ciekaw jestem, czy Kroginax będzie potrzebował jakiejś obsady. Tu mamy co? Kolco grzbieta. Death is our only option. Dobra, czas się zająć tym środkiem. Gdzie był Quindar? Tu. Od ciebie, kolego, zaczniemy. I nie zabił pierwszego, szkoda. Jeszcze kronikarz. Jest tak, predator. I drugi predator. A teraz sobie tu rzucimy lancą. Ale okej, to nie było wystarczające, chociaż mocno uszkodziło te genokrady. Chodź po prostu tu bliżej. There can only be victory. Jest to warte. They will fear to tread close. W sumie też możesz. Defensive zone set. Ty na razie nic nie rób. Always ready, always vigilant. Ty tam sobie stój, pilnuj. Raz się przenieś na prawo. Mamy Trygona do ubicia. The Defensor Angelicum stands with you. Aj, prawie. Dobra, to siostra Verity, myślę, że dokończy sprawę. Tak jest. Teraz tak, piekielnicy tu. Ostrzelać mi tych wojowników. Jednego zabijecie chyba, bo oni się skupiają na jednym bodajże celu. A nie, na dwóch, ale...
prawie dali radę ubić. Inceptors waiting to launch. Engaging target. We are the sons of Sanguinius. Dwóch wojowników ubiliśmy, został jeden. Na razie się tak trochę, wiesz co, w sumie trzymaj z tyłu, bo masz słaby pancerz. I dobrze by było, gdyby wojownicy nie brali właśnie ciebie na cel. Może jeszcze dasz, nie dasz rady go ubić. No tak, bo Trygona załatwiła wcześniej. Dobra, czy my kogoś jeszcze gdzieś mamy? Chyba nie. Check Marine, standing by. Nie, dobra, kończmy turę. I tu jaka wesoła gromadka się zebrała. Genokrady, zapomniałem o nich. Ale patrzcie, jakie oni obrażenia zadają kronikarzowi. Już drugi atak od nich i kronikarza nie ma. I chyba go nie będzie już. No i padł. Ciekawe, czy podobnie jak nasi nazwani bohaterowie, może się jeszcze odrodzić z 20 punktami życia. Szkoda kronikarza, bo był naprawdę niezłym tutaj wsparciem. No i nie odrodził się. Dobra, czyli tylko ci bohaterowie z imionami mogą się odrodzić. Szkoda. Dobra. Idziemy już tam do tego przełącznika. Challenge accepted. Affirmative. Stawiać mi tu wartę. Fire support. Już sobie nie pozwalam na rozstawianie bez warty, bo sami widzieliście, że przeciwnicy przychodzą po prostu z każdej strony nagle, ni stąd, ni zowąd. Dobra, Kundart, zajmij się tymi. Tak, czołg, rozwal te resztki. A, i masz impet, więc dobrze wyszło. Dobra, i do przodu. When the day is darkest, we prevail through control. The blood waits. Dobra, czy pytanie, czy my musimy włączać to ponownie? Nam się te tury tutaj nie zrobią, nam się chyba będą liczone po prostu od początku znowu. Victory for the Blood Blades. Victory for Skyfall. Mam nadzieję, że nie przegramy nagle misji przez to, że nie zdążyliśmy tych przełączników uruchomić na czas. Dobra, kolcogrzyd padł.
opening fire. Engaging the enemy. Dobra, jeden oddział wojowników padł, został jeszcze ten jeden. Ale nim się zajmiemy w kolejnej turze. Wystaw wartę. Heavy close support. Też wystaw wartę. Defensive zone set. Zbliżamy się już do godziny powoli, więc wypadałoby kończyć odcinek, aczkolwiek chcę dokończyć tą misję, chcę te przełączniki przełączyć już tutaj i zobaczymy, co się będzie dalej działo w tej misji, czy ona się zakończy, czy będziemy musieli wybić pozostałych na mapie tyranidów, czy jeszcze coś innego się tutaj wydarzy. Także doprowadzę to do momentu przełączenia tych przełączników i będziemy kontynuowali w poniedziałek. Zobaczymy, co się stanie po przełączeniu. Czy w ogóle nagle się nie stanie tak, że stracimy w ogóle życie. Znaczy życie, że przegramy misję. Źle to powiedziałem, stracimy życie. Życie to stracił nasz kronikarz niestety, a szkoda, bo go polubiłem. Patrzcie, strzelamy chyba przez ścianę. Z niską skutecznością, ale... Z niską skutecznością strzelaliśmy przez ścianę, ale jakieś tam strzały dochodziły. Dobra, na szczęście nie przegraliśmy. Przez to, że nie zdążyliśmy tutaj tych przełączników kliknąć. We can handle it. Ale teraz to zrobimy, bo już mamy wszystkie trzy obstawione. Tylko sobie zabijmy najpierw te tyranidy, które tutaj mamy w zasięgu widzenia. Wy już strzeliliście, to jeszcze ty sobie strzel. Został jeden, patrzcie. I twardy. Dobra. No to co? Przełączamy przełączniki. A nie, jeszcze zostali tutaj ci wojownicy. To jeszcze ich sobie wykończmy. Ale tak myślę, żeby niepotrzebnie nie tracić życia, to miotaczem ognia ich potraktujmy. I resztę załatwią tutaj agresorzy. Dobra. No i teraz. Pierwszy. Carleon drugi. I jeszcze Verity trzeci. I am coming, my lord. My sword is yours. No i... None shall stand in my way. Death to the traitor! Quindar! Not yet! Cursed blood! Not yet! No i... Quindar wpadł w czarny szał. To właśnie jest to, co wam mówiłem, że... Krwawe anioły widzą w wizjach śmierć swojego primarchy albo moment śmierci i chcą mu za wszelką cenę pomóc, wpadają w czarny szał i atakują wszystkich wrogów w zasięgu, nie da się ich powstrzymać. Dobra, moi drodzy, zakończyliśmy misję. Straciliśmy kronikarza, ale kronikarz do nas wróci, bo uznaje go za dobry dodatek do naszej armii, więc w kolejnej misji też będzie brał udział. Brat Quindar nazywa się kolejna misja. Ale jeszcze nie doszliśmy do tego węzła synaptycznego, więc nie będzie to misja ostatnia, bo już tak przez chwilę myślałem, że to już jest tuż. Zróbmy sobie tylko tak, że dodamy sobie z powrotem tego kronikarza. Wracaj do naszej armii, być dobrym dodatkiem.
Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Jeszcze odcinek zacznę od ulepszeń tutaj w bazy. Mam 21 punktów, więc teraz nawet już mogę sobie nimi szastać, po prostu brać wszystko po kolei. A weźmy sobie piekielnikom, chociażby te niezwykłe zmysły. Dobra, resztę sobie w kolejnym odcinku tam porozdaję. Myślę, że zbliżamy się już do końca całej gry. Jak na razie mi się gra dobrze. Co prawda czasami mam wrażenie, że zbyt łatwo, ale ogółem dobrze. Czasami mam też wrażenie, że są jakieś błędy w misjach. Rzadko, ale chociażby z tą harpią w poprzedniej misji, kiedy mieliśmy przeżyć jej bombardowanie, przy czym w ogóle jej nie spotkaliśmy, więc to było dziwne. Dobra, tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to liczę na wasze komentarze. Jeśli nie, to też liczę na wasze komentarze. No i oczywiście na lajki i subskrypcje. Tymczasem tyle.